Tym dydym, widzowie. Widzowie, mam coś mega fajnego. Proszę bardzo, zobaczcie, jakie to jest guilty pleasure. Mamy tutaj wszystko, czego tylko dziecko, ale też chyba ja potrzebuję. Jakiś wcisk. Zobacz! Zobacz, pach! Możesz sobie tutaj. No pewnie, że twoje. Patrz, co tutaj można. Zawsze chcesz kluczyki tacie zabierać. Zobacz. I wsadzasz. I rozsuwamy. Suwaczek. Jedziemy. Pięknie. Fajna zabawka? Fajna, nie? Co teraz? Tu jest napisane Charlie, widzisz? A tutaj możesz sobie, zobacz, rozwiązać bucika. Rozwiązujesz? Wszystko to, co lubisz najbardziej. Niesamowite. Tylko z wiązaniem będzie problem, prawda? Nie masz. A tutaj włącznik. Cyk, cyk. Aha, ja nie mogę, kurde, zaraz dostanę opieprz. Wiążesz? Bawimy się tu? To za chwilę tatuś przyjdzie, dobra? Zawiązałaś już sznurowadło, czy nie? Jeszcze nie, tatuś musi pomóc. Zobaczcie, ile tutaj mamy opcji. Naprawdę bardzo dużo. Jakieś kręcenie kółkiem, zapalanie światełka, suwaki, takie kołowrotki. Tutaj drzwiczki na taką zasuwkę. Tutaj na taką zasuwkę. Zobacz, Charlie, patrz. Zobacz, tu się robi tak. Jak w domach. Pyk i zamknięty domek. Widzisz? Sznuróweczka. Widzowie, jestem tak zadowolony z tej tablicy manipulacyjnej, naprawdę. Na jednej tablicy, jak można na jednej tablicy zmieścić większość rzeczy, które robią dzieci. Zawsze jest tak, że kupuje się jakieś tam zabawki dzieciom i 3 minuty i kończą się bawić i lgną właśnie do kluczy, do włączników światła, żeby włączać, wyłączać, do różnych sznurowadeł. Niesamowite. Tutaj mamy wszystko w jednym miejscu.